Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym filmiku. Chciałabym opowiedzieć Wam parę słów o karmie. Tak jak obiecałam, oczywiście w poprzednich moich filmach, że chciałabym przekazać Wam, jak ja widzę tą karmę i w jaki sposób właściwie do niej podchodzę i ją traktuję już tak praktycznie. Owszem, definicji karmy i podejścia do karmy jest, słuchajcie, miliony. Karma w ogóle pochodzi z hinduizmu i ona zaczęła się rozprzestrzeniać tak od lat 70., końca lat 60. po zachodniej Europie i w ogóle świecie zachodnim, czyli wchodzą w to również Stany Zjednoczone, obie Ameryki i tak dalej. Wcześniej zjawisko karmy i karma jako taka, owszem, ona była znana, ale nie była szeroko używana przez cywilizację zachodnią. Nie była taka waga do niej przykładana. Te postrzeganie karmy w miarę upływu lat i w miarę upływu różnych, wiecie, też mistrzów, nauczycieli albo pseudonauczycieli, ta definicja karmy i postrzeganie karmy uległo naprawdę zniekształceniu i mamy dzisiaj to, co mamy. Ja mogę się wypowiadać tylko za Polskę, mogę się wypowiadać za kraje, w których przebywałam z ludźmi, z którymi rozmawiałam, jak oni postrzegają karmę, ale myślę, że właśnie w tej cywilizacji zachodniej tak jest postrzegana. Ja będę się posiłkowała tutaj swoimi notatkami, żeby wiecie, nie umknęło mi kilka rzeczy i żebym nie dryfowała po prostu, bo ja mam do tego mam tendencję. Więc co oznacza w ogóle słowo karma? Teraz mówię o hinduizmie, nie mówię o tym, jak postrzegają to New Age'owe albo pseudo-New Age'owe publikacje i trenerzy i mistrzowie i tak dalej. Karma oznacza działanie i czyny. Zjawisko karmy zakłada przyczynę i skutek. Czyli łącząc to działanie i czyny oraz przyczynę i skutek, karma wskazuje nam na to, jakie są Twoje działania, jakie są Twoje czyny. Taka będzie przyczyna tej działalności, jaką Ty zainicjujesz. I będziesz musiał ponieść taki, a nie inny tego skutek, czyli konsekwencje. Więc karma, którą my postrzegamy osobiście Jezu, to jest krzyż pański, czy niesienie tego krzyża pańskiego, bo zazwyczaj postrzegamy karmę negatywnie. To są właśnie nasze czyny, które zrodziły takie, a nie inny skutek tego wszystkiego i konsekwencje. Owszem, to nie są tylko, słuchajcie, złe jakieś nasze uczynki, to są również dobre nasze uczynki. To można rozszerzyć, ja mówię Wam tak w telegraficznym skrócie, to można rozszerzyć również na nasze poprzednie wcielenia, czyli nasze wcześniejsze inkarnacje, w taki sposób, jaki postępowaliśmy wcześniej, jakie sytuacje inicjowaliśmy, jak odnosiliśmy się do naszych bliskich, nam znajomych, osób z naszego otoczenia na różnych etapach życia, tak tworzymy sobie właśnie tą karmę, czyli tworzymy sobie ten impuls, bo karma jest jakby takim impulsem. Czy automatycznym, czy świadomym, to też, słuchajcie, zależy indywidualnie od człowieka, jak bardzo świadomy jest, o właśnie, tak to nazwę, masło maślane, ale człowiek może być nieświadomy swoich czynów i ich konsekwencji i właściwie jest zdziwiony, że takie konsekwencje to przyniosło i tworzy sobie na przykład pozytywną albo negatywną karmę, w zależności jak te działania przebiegały, albo jest świadomy tego i podejmuje świadomie swoje działania, te impulsy, tak, które przebiegają mu albo nie wiem, do mózgu, albo do jego emocji. I według tego działa, z uwagą i uważnością
na to, jak te czyny są realizowane i z największą starannością, aby były te czyny jak najlepiej realizowane dla własnego dobra i dobra innych ludzi, z którymi się stykamy, i w taki sposób świadomie możemy kreować swoją karmę. Czyli w tym wypadku pozytywną, dlatego że sami staramy się, świadomie staramy się, aby kreować, aby tworzyć sobie pozytywne, czy to właśnie sytuacje karmiczne, czy relacje karmiczne, czy swoją własną indywidualną karmę. Natomiast jeszcze jest kategoryzacja karmy. Karma jest postrzegana jako ewoluowanie duszy, czyli to się wiąże właśnie ze wzrastaniem duszy, jej doświadczeniami, wchodzeniem na wyższe poziomy, tak, rozwoju. To jest jedna ścieżka postrzegania karmy. To, co pomniejszy nam jakąś tam karmę, to jest tak jakby druga kategoria karmy, nazwana vikarma. To jest coś, co pomniejszy nam jakąś karmę, tak, naszą, czy to tą dobrą, czy to tą złą. Takie nasze uczynki, które pomagają nam to zmniejszyć, czyli tak jakby neutralizować, tak? Dochodzimy do zera. I jeszcze jest kolejny etap, czy kolejna ścieżka z karmy, której możemy się wyzwolić. I to jest akarma. Czyli najpierw jest karma, potem człowiek świadomy dąży do tego, aby umniejszać tą karmę, zmniejszać ją, doprowadzać do zera po prostu. A potem wyzwolić się z tej karmy, tak? To są te takie, można powiedzieć, że też etapy rozwoju duszy, ale człowiek postępuje tak świadomie, tak jakby pomagał w pewnym sensie, mówiąc prostym językiem, duszy wyzwolić się z tej karmy, bo wiecie, karmę możemy właśnie przenosić z różnych wcieleń, naszych przeszłych do obecnego. I w obecnym wcieleniu również tworzyć jakąś karmę, którą być może przeniesiemy do kolejnego wcielenia, oprócz tego, co przenieśliśmy jeszcze z poprzednich wcieleń. To jest dość skomplikowane, ale mam nadzieję, że to rozumiecie. Czyli te nasze działania i czyny, musimy być tego świadomi, że wszelkie nasze działania i czyny są przyczyną i skutkiem, czyli mówiąc prosto, robisz krzywdę komuś albo sam sobie, mieszasz sobie w swoim życiu, to taką tworzysz sobie karmę i tak jakby taki nawyk tworzysz sobie do umiejętności działania tylko w tym pomieszanym swoim życiu, w tym bałaganie, że tak to nazwę, w innych okolicznościach nie umiesz funkcjonować i nie jesteś świadomy, że robisz coś złego sobie, czy nie wiem, tam innym osobom, mając bałagan w swoim życiu, po prostu, tak mówiąc prosto, i tworzy to taki, a nie inny skutek. No i w konsekwencji prowadzi do takiej, a nie innej karmy. My możemy w tą karmę wciągać swoją indywidualną, tak? Wciągać też innych ludzi, ale tutaj wiecie. Zdążam do rodzajów karmy. Jeszcze jest inna ścieżka, która może nie tyle wyjaśnienia karmy, co karmy jako takiej definicji, co wyjaśnienia może skąd ona się nie tyle wzięła, tylko w jaką stronę zmierza. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to bardzo mi pasuje do portretów tarotowych. To postrzeganie, ta filozofia, że tak to nazwę, może nie do końca filozofia,
ta ścieżka wyjaśniania, bo to pasuje do portretów tarotowych i bardzo ładnie wiąże się z tym w klamrę. Ja nie wiem, czy wy zauważyliście, że głos na tym wideo jest biegnie szybciej niż obraz. Ja mam jakiś problem z kamerą, słuchajcie, i pomimo wrzucenia tego filmu, pliku filmowego do różnych programów, aby to wyrównać, obraz z głosem, po prostu nie mogę tego naprawić. Nie wiem, dlaczego ustawienia kamery, pomimo tego, że są prawidłowe, nie nagrywają, słuchajcie, to są ułamki sekund, kiedy moje usta poruszają się na wideo, tak? Poruszają się wolniej niż głos. Nie mam na to wpływu. Tak już było, tak mi się wydarzyło już w filmie o Wandzie Rutkiewicz i za każdym razem, kiedy nagrywam kolejny film, bo to jest już kolejny film, próbuję to naprawić w różnych programach, nie tylko, słuchajcie, montażowych, nie tylko z efektami specjalnymi, też specjalnych innych do wyrównywania klatek i głosu i to się po prostu nie udaje. Dobrze, wracam do tematu karmy. Co jeśli chodzi o to połączenie, czy to tą korelację z portretem tarotowym? Bo jest też taka teoria, czy taka filozofia, czy takie postrzeganie new age'owe, które bardzo dobrze pasuje mi do portretu tarotowego. I to się wiąże z właśnie ewoluowaniem duszy. To, o czym Wam mówiłam parę chwil wcześniej. I ta teoria zakłada, że dusza pojawia się w pewnym momencie pierwszy raz w ogóle na świecie. Czyli pierwszy raz wciela się w ciało niemowlęcia, które przyszło na świat. I ta dusza ma jakiś swój plan, taki wiecie, wielki, stuprocentowy plan, ale ten plan jest podzielony powiedzmy na mniejsze odcinki, mniejsze fragmenty, aby w danym życiu, w danym wcieleniu, tak mówiąc to kolokwialnie, odhaczać, tak? Aby zdobywać doświadczenia i w danym wcieleniu potrzebne duszy są takie, a nie inne doświadczenia, takie, a nie inne wyzwania, takie lekcje do odrobienia. Co składa się potem na jej taki wielki, cały plan, stuprocentowy. I kiedy dusza się po raz pierwszy wciela w niemowlę, to tak jakby chce się zjednoczyć ze wszystkim, albo pragnie, aby człowiek, świadomie lub nie, za pośrednictwem tego fragmentarycznego planu duszy, zjednoczył się ze wszystkim, co istnieje. Człowiek nie musi być tego świadomy, albo może zacząć być świadomy tam od pewnego momentu swojego życia, albo od pewnego wcielenia. I dusza zawsze będzie dążyła do zjednoczenia się ze wszystkim, co istnieje, zjednoczenia ze źródłem, z naturą, no, z Bogiem. Przetłumaczcie sobie to tak, na to, w co wierzycie. I ta tęsknota do zjednoczenia się z tym wszystkim, co żyje, tak to nazwę, może właśnie kierować również czynami i również no głównie czynami człowieka, ale te czyny mogą, słuchajcie, być świadome albo nieświadome. To znaczy, człowiek czuje, że musi coś zrobić, no i tam to robi, żyje, nie wiem, taki zawód wykonuje, ma taki, a nie inny charakter, tak traktuje swoje dzieci, nie wiem, swoich sąsiadów, żonę, męża. I czy to jest dobre, czy złe, on robi to nieświadomie, on robi to automatycznie. Ale są ludzie też, tylko że dusza wtedy musi być na wyższym poziomie rozwoju. Kiedy ludzie zaczynają się zastanawiać, aha, dlaczego ja robię tak, a nie inaczej? Dlaczego postępuję tak, a nie inaczej w stosunku do konkretnej osoby, mimo że wewnętrznie mam do niej odwrotny stosunek? I
Tutaj zaczyna się już świadoma analiza człowieka i świadome, może słuchajcie, nie tyle wtedy świadome realizowanie planu duszy, co próba świadomego zrozumienia mechanizmów, przyczyn i zrozumienia skutków swojego własnego postępowania, czyli tych działań, tych czynów. I tak, dusza ma ten swój plan, powiedzmy, tak, ten gruby, stuprocentowy, ten cały taki. I w danym wcieleniu jest, to znaczy on jest podzielony, powiedzmy, na jakieś tam fragmenty w danych wcieleniach, i te fragmenty tworzą jedną wielką całość. I w danym wcieleniu dusza zrealizuje jakiś tam ten fragmentaryczny plan, ma jakieś lekcje do odrobienia, zadania do wykonania. Chce zdobyć jakieś konkretne doświadczenia z tym związane i człowieka będzie ciągnęło świadomie lub nie do tego czy innego. Jednak człowiek jako świadoma istota ma wolną wolę, ma możliwość podejmowania decyzji, więc tak jakby dusza zakładała też z góry, że ten fragmentaryczny plan, jakiś procent zakładała, że ten fragmentaryczny plan nie może zostać do końca wypełniony. Ze względu na to, że powiedzmy, człowiek podejmie całkiem inną decyzję, pójdzie w innym kierunku, że postąpi zupełnie odwrotnie do swojego, powiedzmy, automatycznego i mechanicznego postępowania, jak do tej pory coś mu strzeli do głowy, tak, mówiąc to znowu kolokwialnie. No i w tym momencie, wiecie, następuje klops i dusza tak jakby tego fragmentarycznego planu w danym wcieleniu nie może zrealizować. Czasem zdarza się tak, że wiecie, jakaś siła nas pcha znowu na te same tory, którymi my podążaliśmy, bo to jest właśnie ten plan duszy, bo tak jakby dusza próbowała nas znowu na te tory właściwe dla niej, tak? Na te tory nawrócić, abyśmy właśnie ten fragmentaryczny plan wykonali. I tak, my nie idziemy sami przez życie, jako osoby pojedyncze, indywidualne. Mamy też towarzyszy swoich podróży, tak, w danym wcieleniu. I to są różne osoby. To mogą być nasi rodzice, to mogą być nasi przyjaciele, to może być nasz nauczyciel, współpracownik, pracodawca. Słuchajcie, wszystko, co Wam przyjdzie do głowy, to mogą być towarzysze podróży. Ale towarzysz podróży to nie jest tylko i wyłącznie nasz partner, nasza matka, nasz ojciec. To jest ktoś taki, kto próbuje ułatwić nam zrealizowanie tego planu duszy. W jaki sposób on jest z nami powiązany? On może być z nami właśnie tak karmicznie powiązany. Jako osoba, właśnie taki towarzysz podróży, który pragnie, aby też świadomie lub nie, zazwyczaj nieświadomie, aby nasz indywidualny plan duszy w tym danym wcieleniu, no dusza w jakimś tam większym procencie wypełniła albo w 100%. I właśnie tutaj pojawia się też zjawisko karmy w relacjach, bo my nie tylko realizujemy swój własny plan duszy, swoją własną karmę z poprzednich wcieleń, bo te pojęcia, one się tutaj wiążą, ale też mamy z jakichś swoich poprzednich wcieleń, czy na bieżąco tworzymy sobie karmę w relacjach z innymi ludźmi, pozytywną, negatywną. I ci towarzysze podróży, słuchajcie, oni zawsze będą się gdzieś wokół nas przewijać. Ale też, słuchajcie, trzeba umieć to rozróżnić świadomie, czy to jest taka zwykła karma w relacji, bo nie wiem, mamy trudne dzieciństwo i trudnych rodziców, czy nasza dusza po prostu chciała, wybrała sobie taki plan i chciała przejść takie doświadczenia,
czy dlatego mieliśmy takie trudne doświadczenia, czy mamy nadal z rodzicami, bo to są towarzysze naszej podróży w tym danym życiu, w danym wcieleniu, że oni powiedzmy specjalnie kładą nam kłody pod nogi, bo taki plan większy ma nasza dusza. To jest bardzo, słuchajcie, skomplikowane i trudne do rozróżnienia. Ja sobie zdaję z tego sprawę i może to brzmieć jak masło maślane, natomiast w portretach tarotowych, partnerskich, czasami potrafię to odróżnić. Nie zawsze, bo tak jak mówię, ja nie jestem wszechmogąca i wszechwiedząca, ale te rodzaje karmy z naszymi towarzyszami podróży, czy to właśnie te karmy pozytywne, czy negatywnie się realizujące, można czasami naprawdę oddzielić od zwykłej karmy takiej relacyjnej, która nas szarpie w życiu, pozytywnie albo negatywnie, prawda? I zdaję sobie z tego sprawę, że to jest bardzo skomplikowane, o czym ja mówię, i bardzo może się wydać no, masłem maślanym, jeszcze raz to powtarzam, ale no właśnie, tutaj się jedno z drugim wiąże. Dobrze. I w ciągu jednego wcielenia my nie jesteśmy w stanie tak jakby zniwelować. Tu przechodzę do drugiego poziomu tej karmy, czyli tej wikarmy, zniwelować czy umniejszyć tej karmy do zera. Czasami, słuchajcie, to przechodzi z wcielenia na wcielenie i przeżywamy podobne sytuacje w różnych wcieleniach, albo nawet kilka razy w danym wcieleniu, w obecnym życiu, przeżywamy te same sytuacje. Tylko powiedzmy, są aktorzy inni, okoliczności inne, ale tak naprawdę chodzi o to samo. Chodzi o to, żeby po pierwsze dusza w tej karmie, tak, jaką ma, ewoluowała, nabrała doświadczenia, lekcji, ale również dusza dąży do tego, aby to, o co chodzi w danej sytuacji, którą my kreujemy albo w którą wchodzimy, umniejszać tą swoją karmę pozytywną czy negatywną. I dlatego czasami, słuchajcie, ludziom powtarzają się różne te same rzeczy w życiu i nieświadomy człowiek zawsze będzie zaskoczony albo powie: no i znowu to samo, co ja mam takiego pecha, znowu to samo mi się przydarza. No, przydarza ci się to samo, bo zatrzymaj się na chwilę, zastanów się, co spowodowało tą sytuację. Czy to były twoje działania, albo może czy najpierwsza taka sytuacja w twoim życiu się spotkała za twoim pośrednictwem, czyli poprzez twoje inicjowanie działań, coś zaczęłaś, rozsypało się to jak domek z kart i stwierdziłeś, że masz pecha. Druga sytuacja, czy ona znowu była zainicjowana przez ciebie? Tak jak mówię, mogli być inni aktorzy, inne okoliczności, inne miejsce, ale o to samo chodziło. Czy może to było zainicjowane przez, nie wiem, innych ludzi? Nazwijmy to przypadek, a ciebie tam ciągnęło, żeby znaleźć się w tej sytuacji, i skończyło się tak jak poprzednim razem. Tak? To są takie sytuacje. Zatrzymaj się wtedy na chwilę, przypomnij sobie najpierwszą sytuację, jak to się zaczęło, jak ty reagowałeś, jak to się skończyło, co ludzie na to. Przypomnij sobie drugą taką sytuację, jak to się zaczęło, jaka była twoja reakcja, jakie były twoje działania, jak to się skończyło. Do trzech razy sztuka, mówi się, tak? Więc za trzecim razem zrób to samo i wyciągnij wnioski, bo może ty masz właśnie w tej danej sytuacji, w tym danym momencie, jakie jest sedno tej sytuacji, coś pojąć. Twoja dusza chce się czegoś nauczyć i stawia ciebie w podobnych sytuacjach, dlatego że wcześniejszych lekcji nie odrobiłeś, nie wyciągnąłeś
jakichkolwiek wniosków. Wiecie, prawidłowe wnioski to w tym wypadku można się spierać, czy one są prawidłowe, czy nieprawidłowe, bo każdy myśli indywidualnie i nie mamy jak skonsultować tego ze swoją duszą, tak? Więc co ciebie tam gniotło? Czy może teraz z upływem czasu, kiedy masz o te 20 lat więcej, 10 lat więcej, 50 lat więcej, postąpisz inaczej? Czy może wrócisz do tej pierwszej sytuacji, odnowisz kontakt z danymi ludźmi i powiedzmy przeprosisz ich, bo też może o to chodzić. Bo może też naprawisz, tak, te swoje powiedzmy czyny, które doprowadziły do jakichś negatywnych skutków, z którymi też wiecie. Inni ludzie mogli być związani, mogli czuć się też zdruzgotani tym. Także wiecie, tutaj jest taka, taka warstwowość, tak? I właśnie na tym polega świadome przeżywanie i spłacanie tej karmy, że tak to nazwę, niwelowanie jej. To jest właśnie to umniejszanie tej karmy, spłacanie jej, niwelowanie. Ale mogą zdarzyć się też takie sytuacje, kiedy na bieżąco my tworzymy sobie karmę, tą dobrą czy złą. To znaczy na bieżąco inicjujemy jakieś działania, przychodzi do nas impuls i tworzymy sobie pozytywne albo negatywne skutki danych działań, czyli tą karmę. Wiadomo, że najlepiej jest tworzyć sobie tylko tą dobrą, ale człowiek jest skomplikowaną istotą i jednych lubi, innych nie lubi, kogoś innego nienawidzi, czwartego nie trawi, z kimś innym nie chce rozmawiać, obraził się na kogoś, powiedział coś przykrego, zrobił nawet coś przykrego. Także wiecie, człowiek jest skomplikowany i my nigdy nie będziemy stuprocentowo dobrzy, bo tak jak twierdził Jung i tak jak to się również wiąże z pojęciem też karmy w hinduizmie, człowiek robi te dobre i te złe rzeczy, ma swoją jasną stronę i swój cień, tak? Więc w taki sposób na bieżąco, w bieżącym życiu również tworzymy sobie karmę, nie tylko własną indywidualną, ale również w relacjach z innymi ludźmi czy z konkretnymi ludźmi. Słuchajcie, gadam pół godziny, myślę, że na tym skończę i zacznę kolejny film od właśnie tego momentu. Pociągnę dalej ten temat i opowiem Wam może o rodzajach karmy. Jeżeli będzie się to wiązało z etapami rozwoju duszy, to również o tym wspomnę, chociaż o etapach rozwoju duszy opowiem też w innym filmie. Dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi w tym filmie, ponieważ mogłabym za długo gadać i zanudzić Was. Do następnego filmu o karmie i filmu o portretach tarotowych. Na razie.